Halloween to najlepsze święto na żarty! Co sprawi, że najstraszniejsze święto będzie niezapomniane? Oczywiście pranki! Hey, where are you going? Nienawidzę Halloween i tych strasznych dekoracji! A, nawet tu powiesili pajęczyny! Bu! Chyba źle się czuję! To było okropne! Ale z ciebie tchórz! Kiedy twoje wesele jest 31 października, to czemu nie zrobić ślubu z klimatem Halloween? O, ojcze! Dziś zostaniecie mężem i żoną. Możecie wymienić się obrączkami. Tak! O nie, nie, nie to! Mam nadzieję, że jej nie zgubiłem! Ela, czekaj, nie uciekaj, znajdę ją! Jest tu za dużo dekoracji. Hej, słonko, spójrz na mnie, proszę. Tak, z tą panną młodą nie można się nudzić. Dobry halloweenowy prank może być nie tylko straszny, ale też smaczny. Tak, przerwa! Pora na przekąskę! Zosia, twoja ręka! Niech ktoś zadzwoni po karetkę, proszę! Pycha! Uspokój się, Ela, to tylko słodki cukierek! Więc mówisz, że masz jadalne dłonie? Pycha! O, święte dynie, dajcie mi siłę, żeby poradzić sobie z tym złem! Potrzeba dużo pracy, żeby żart wyszedł naprawdę straszny i zadziałał jak trzeba. Wypędzam cię, demonie! Opuść Karolinę! Aha, ha, ha, ha! Udało się! Co? To nie było śmieszne! Zemszczę się! Żałuj, że nie widziałaś swojej twarzy! Halo, halo! Pora na zrobienie kawału! O tak, Eli spodoba się ten współlokator. Freddy, nie zawiedź mnie. Wszystko gotowe? Zaczynajmy. Kto tam? Potrzebuję światła. Pomocy! To musi być tylko koszmar. Nie, tchórzu, to Halloween. Bardzo dobry prank powinien być niespodziewany. Wow, ale dziewczyna. Muszę zdobyć jej numer. O nie, znowu ten kobieciarz. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Porwałaś moje serce i duszę. O tak, kochany, masz rację. Przyda mi się twoja dusza. Ratunku! Czekaj, jedziemy jeszcze niżej. Tak, lepiej uciekaj. Lepiej nie zadzieraj z dziewczynami w Halloween. Im lepsze dekoracje, tym lepszy żart. I wyraźnie ktoś tu odwalił dobrą robotę. Fuj, to ohydne. To krew. Pomocy! Mamusiu! Ha, ha, ha! Wspaniale! Żart udał się idealnie! Sprzątanie po imprezie halloweenowej nie zawsze jest przyjemne. Ale Zosia ma chyba nowy pomysł na kawał.
To będzie legendarne. No to wata cukrowa z niespodzianką jest gotowa. Trzeba tylko znaleźć ofiarę. O, cześć Marek. Hej Zosia, mogę waty cukrowej? Pająk! Pająk, to nie jest śmieszne! Ach, dziś był szalony dzień. Tylko żeby się przespać. Będzie zabawne. Dlaczego to takie niewygodne? Coś jest nie tak z tą poduszką. O, karaluchy! O, Karolina nigdy nie zapomni tej niespodzianki, którą zgotowała jej Ela. Studenci uwielbiają robić sobie kawały w Halloween. I Marek chyba przygotował kolejny żart. Buu! Przestraszyłem cię? Co ty sobie wyobrażasz? No już, to tylko żart. Masz, weź dynię jako prezent na zgodę. Krew? Chwila, już dzwonię po pogotowie. Mam cię. To było okrutne. Cześć, Ela. Przyniosłam twój lunch. Częstuj się. Idealnie na czas. Ale jestem głodna. Dziękuję. Czas na zemstę. Co może być lepszego od pysznych nóg kurczaka? No dobre pytanie. Jest pyszne. Tego potrzebowałam. Noga kurczaka? To obrzydliwe. Ela, ty uwielbiasz pranki. Proszę bardzo. Zupełnie straciłam apetyt. Odprężający masaż to świetny sposób, żeby pozbyć się stresu po kawałach. Ale miło. Ale Marek jest nie tylko masażystą, ale ma też dobre poczucie humoru. O, przepraszam. Chyba za bardzo poprzesuwałem ci organy. Co? Zabieraj ode mnie łapy! Hej, tylko żartowałem. No, nie szkodzi. Komu potrzebny jest klient, jak są parówki? Pycha! Najlepszy kolega nie przepuści okazji do kawału. A w czasie Halloween żarty są obowiązkowe. Gdzie moje notatki? Szukaj dalej. Muszą tam być. Fuj, coś lepkiego. To mózg? Ale z ciebie mięczak. To tylko bułka. Fuj, ohyda! Dzień dobry, doktorze! Tak, tak. Zaciłam się w palec, ale to boli! Nie martw się, zaraz to naprawię. Mam tu odpowiednie narzędzie. Chwila. Tu jest. Chyba lekarze też lubią halloweenowe żarty. Kochanie, wróciłem i przyniosłem jedzenie. A teraz ugotujmy coś słodkiego. Wygląda na to, że Marek wymyślił coś strasznego. Jest wszystko, czego potrzebuję. Ej, co to jest? Głowa? Głowa! Pozbądź się jej! Straszne. Starałem się. To kiepski żart. Sam sobie gotuj. Siadaj, słonko. Dziękuję. Zobacz, już mają dekoracje na Halloween. Czasami, żeby kawał się udał, potrzeba wspólnika. No tak, poprosimy dwie sałatki z niespodzianką. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
twoje zamówienie jest gotowe. Smacznego! Dziękuję. O, ale słodkie karaluchy! Cześć! Nazwę cię Robert. Nie denerwuj się, Marek. Nie wszystkie kawały się udają. Czy masz zamiar robić kawały znajomym na Halloween? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzu pod filmikiem. Podobał ci się nasz filmik? Daj łapkę w górę. Subskrybuj nasz kanał. I nie zapomnij kliknąć w dzwonek. Do zobaczenia!